Hej, witam was serdecznie, tu jest Iron i zapraszam was na dalszą przygodę w grze Cyberpunk. Będziemy sobie robić następne zadania. Bardzo chętnie bym chciała sobie zrobić coś fajnego. Znaczy, fajnego. Okej. Okay. Fajnego. To zadanko bym chciała sobie. Może jeszcze dałbym sobie jakieś... Chociaż wolałabym mieć tak w rezerwie ten jeden... Jeden punkcik odnośnie... Powyżej 50, co? Jak potem już to mniejsze. Karabiny, broń krótka, pistolety. W karabinkę bym sobie może dała coś. Karabinu, szybkie ciosy, kolbą, nie bardzo. Sybny, co to jest? Nie, to nie, to już prędzej tu ewentualnie, jak już jakiś coś. Broń krótka, co to mało? Nożnik trafienia głowy, czas przeładowania nie. Okej, okay. To też spoko. No to co, jademy sobie? Ale tak chyba nie bardzo. Tam, że mój gruchot tam stoi. Dobrze, może teraz... Jak zwykle Archa. Arch. W ogóle nie tu, gdzie chciałam. O Boże. Coś w ogóle fajnego w radiostacji rockowej. Nie. Nie było tematu. Ej, kurde. Kęciaste auto. Norma. Kurde, żebym robiła ciasto. Robiłam ostatnio. Zależy kiedy wam to wrzucę, bo też nie za bardzo mam czas teraz. Czy święta w Wigilię wam rzucę, czy podzielę sobie dopiero w pierwszy dzień świąt? No ale mniejsza z tym o czas, ale chodzi o resztę, że... Ostatnio mózg robił ciasto, które nazywa się brownie i mózg zamiast dać normalną jakąś tą blachę, tam jest wymiary. 25 chyba na 30 potrzebowałam. Mamy dane z prywatnej sieci Jotaro. Dowiedzieliśmy się, kto dostarczał mu ludzi do tych jego nagrań. To Jay Han, handlarz żywym towarem. Sprawdzisz ten temat? No. No. Pewnie zdjęcie gościa będzie. Jego zakazanej twarzy. No oczywiście, że tak. No i zrobiłam brownie i zamiast dać... właśnie chyba na 30, tak jak już mówiłam przed chwilką, że... taką blachę potrzeba do tego. Ja już zrobiłam, nie wiem ile to było, 30 na 40 albo 25 na 40. Boże, to wygląda jak piernik, nie brownie. Pierniko brownie, kuźdę mać. Masakra. Ech, święta. Święta i po świętach jak zwykle będzie. Co tam robicie, goście? Ja wiem, że wy nie ten... Nie za bardzo się uratujecie? Co się kuźwa zrobią? Uradują! O, prędzej. Moje krzesło znowu skrzypi. Bo jest stare i się chyba cieszy. I ja zresztą też się cieszę z jednej rzeczy. Finally! Tak. Jejku, poczekaj gościu, ja mam dla ciebie prezent. Co ty mówisz do mnie? Ja. Idź tym mózgu zaś, wesołym mózgu. Jak będę się kręcić dookoła.
Jeszcze płoniesz. Łap! A w ogóle co? Aha, zneutralizuj było, więc... gdybym sobie ja jeszcze tak trafiła. To by były zajebiście. Zajebiście uziska. Spłoniesz, no, spłoniesz, okej. Okay. Ja i moje problemy z przeładowywaniem. A raczej za częstym przeładowaniem. Podłącz, coś tu jest fajnego. Albo i nie. Zaraz będziesz mieć kuźwa fajne. Tu jest, o! Och, jak pięknie. Koniec piękności. Kurde no. Ej. Smutno. Jeszcze raz. No i tak. Mózgu, patrz na ekran. Mózg nie patrzy dziś na ekran. Chyba. Co tam macie? Co żeście mi zostawili fajnego wojciołowego? A tu nic nie ma? Nie ma nic. Dobra. Dobra, jeszcze tu był gościu. Luza. Kosiarzy. Co za dziadostwo coś następni. O, jak czekają fanty. Tak ładnie, wesoło. Chętnie, poproszę. A ten się w ogóle chował. Wiedzieliby, że go tu nie ma. Opuść teren. No okej, zaraz tylko na ten. Zbieramy sobie resztę. Bo czemu by nie? Pieniążki się przydadzą na... A no, czy to jest... Nie, to nie sądzę, żeby to było jakieś legendarne... Może schemata, bo nie wiadomo co. No, ale ciekawe. Aszura, schemat legendarny do broni, do... A w ogóle z czego się ją robi? Chły. Wytwarzanie, tak. Pewnie do jakiegoś... Ja potrzebuję. Nie mam tych epickich komponentów i do wytwarzania przedmiotów legendarnych, no. Super. Super. Tu też Black Unicorn. Kalpele. To też ten Chaos. Fenrir. Fenrira mam w łapkach chyba, to jest Fenrir. Ile fantów znajdę, znaczy tych broni. On był gdzieś tam u góry, co? No był, jest. No dobrze, to spadamy stąd. Jejku. Jayhan nie żyje? No? Myślałam, że nic mi dzisiaj nie poprawi humoru. A widzisz, mi też, ja myślałam, że będę mieć zrąbany. Bardzo zrąbany humor miałam. I kurde. Ale jednak. Kurczę. Gdzie ty jesteś, gościu? A któż ty jesteś? Odejdź ode mnie. Asasyny, ha. Teraz ty nie zejdziesz. Lewe bransoletki? Czy dobrze widziałam? Dwie lewe, jak dwie lewe ręce, co? No, tu też ładnie to wygląda, ale to się źle skończy. No. No dobra, niech będzie to chociażby. Uhu! Brawo. Brawo. Dobra, spadajmy stąd może. Mamy wszystko stąd. Jak sobie zaskoczyła. To też się może zaskoczyć. Pozwalam. Dobrze, co my mamy na wesołej mapce jeszcze?
Już nie ma nic z tych zadań, no nie? Powiedzmy. No to jest to auto, na które mi nie stać. Zastanawiam się, czy tu chcemy jechać, czy tu. Zależy, które, gdzie, jakie są... Panama. Panama jest gdzieś daleko. Panama? Panama. Panam. Czemu mówię Panama? Panama jak no, Panama. Gdzie jest ta Panama? To uda się do mega bloku. Takamurą, co? Nie wiem gdzie. Dobrze, może do Takamury podskoczymy sobie. To chętniej, czy mnie to. Aha, dobra, nie będę wołać auta, jak tu stoi, znaczy motor. Już radio się naprawiło, jakieś mądrzejsze to... No powiedzmy, no, ujdzie w tłumie. Ludzie, nie bójcie się, ja wam krzywdy nie zrobię. Jeszcze. Tak po ostatnim odcinku macie, znaczy nie po ostatnim, jeszcze wcześniejszym. Bo odcinki do tyłu jest, macie jak... jedno wielkie what the fuck. Spoko. Ty psychopato, ty jeden. Ojejku. Brawo ja. Kuźdę macie. Gdzieś też widziałam mema dosłownie, gdzieś też ten... Bo ta mama Wells, żebyśmy nie zepsuli tego motorka, a tam gdzieś mem z takim, że gdzieś jeździ tam, tu rozwala to. O, masakra. Fajne. I oczywiście jak zwykle nie zjechała w tą, co trzeba. Normalka. O kurde. Co za Robert Wilson? Słyszysz mnie? Słyszę, ale cię nie kojarzę. Słyszę, nie musisz się drzeć. Drzyj się. Ach, konkurs robię taki strzelecki. Z naturami, wiesz, tu u mnie na strzelnicy. Aha, tak zakładałam. No i wchodzisz w to? To nie w twoim stylu. Wydawało mi się, że imprezy masowe to nie do końca twój styl. No bo nie jest, ale no, z kasą krucho, rozumiesz? Aha, no okej. Okay. Muszę powalczyć o klienta, zapewnić atrakcję. Albo mogę sprzedawać giwery w stanie, jakim przychodzą z fabryki, zamiast grzebać godzinami przy każdym gnacie. Gdzie jest ten tarot? Swoją godność, Fi. No nie wiem właśnie. Spoko. Pewnie. Kiedy? No teraz w sumie. Czekamy, cześć. Czekamy, cześć, teraz. Chodź, kuźwa mać, ty. Nie rób nic innego, bo czekamy. No brawo, kuźwa mać. Jejku, nie! Okej, okay. Żyję. Cudem jakimś. Gdzie jest ten tarot, kuźwa mać? Gdzieś będzie. Bożem specjalnie, żebym zaskoczyła dla tego tarota. Którego chyba tu nie ma. Boże drogi, dlaczego mi to gro robisz? Ja szukam tarota. Tu jest coś, o. Jest. O, ciekawe. I co? Arcykapłan. Jest tarot? Jest. Dobra. Dobrze, żebym spadła. Dobrze, żebym się nic innego nie stało. Dobra, idziemy sobie. I tak idę z Takemurą się spotkać. Chłacha, nareszcie mówię poprawnie, a nie... Takamura. Czekajcie. Którędy mnie to prowadzi, no? Poważnie, na dół mam jechać? Gdzie my się, kurde, spotykamy? Hello, kolego! Co to za jakieś dziwne miejsce?
Masakra. Już? No dobra, resztę na piechtę. Doki? Japantown. No i gdzie jesteś? Ja cię kuźwa nie widzę. Aha, mamy mamy do tego. Do wieczora mieliśmy wieczorem się spotkać, co? Jak mi się wydaje. Fajna opcja, że można poczekać sobie. Jakiś czas później. Ej! Trochę. Fajny płaszczyk. Miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Mówisz? No. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Kto ci ukradł? Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Spoko. Gdzie ten twój kumpel? O, przy frunie. Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako Samy. Hanako Arasaki. Mówimy o córce samego Saburo, tej z lotniskowcem w Zatoce. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Albo nas wyda. Sekretarka. Równie dobrze może nas wydać. Nie zrobi tego, to honorowy człowiek. Ta, bo Arasaka właśnie takich zatrudnia. Komuś takiemu jak ty pewnie trudno w to uwierzyć. No raczej. Samo. I co jest? To dobrze. Bryczkom? Oh, wow. Bryczkom przyfrunął? Znaczy przyjechał? Przypełznął? Cokolwiek? Chcę, jakbym miał wyskoczyć zaraz z tego uta. Do góry tak hup! Hup! Hup. Hup, hup, dziadu. Jak cię widzę. Kojarzysz mi się, ktoś. Ty ktoś. Tak pilnuj klejnotów. Takemura-san. Oda. To ona. Twoja złodziejka. Mój świadek. Złodziejka. To wi. Potrafię mówić. No właśnie. Więc mów. Podobno coś wiesz. No właśnie. To się nie spodoba. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Gdzie? Uwierzyć. No dobrze. Tamtego wieczoru byłam w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia, ale... Nagle Yorinobu rzucił się na ojca i zaczął go dusić. Milcz. Ani słowa więcej. Nie kłam. Zabierz na siebie wyrok śmierci. No już ten... To prawda. Hanako sama musi ją poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz nic. Podczas a potem będziemy lanie po tyłku. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci, a ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. Przecież nie możesz tego tak zostawić. Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. No mam nadzieję. Ty się dopiero przekonamy, gościu. Jedyne, czego żałuję, to, że zgodziłem się na to spotkanie. Ciekawe. Jest nagroda za twoją głowę. Już. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze? Przestańcie indzidzić, goście. Już ja tu stoję. Przysługę, nie dostarczając jej na biurko i Yorinobu Samy. Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Yorinobu. W takim razie masz... Oda, do radości. Chodzi o faceta, który zabił własnego ojca i przejął korporację. Zajmiesz się tym, czy nie? Czy ja mam to zrobić? Oż ty kuźwa! Pozwolę wam odejść. O, jakiś ty dobry. Nie. Jeśli jeszcze raz zobaczę któreś z was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjacielu. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. Johnny, gdzie jesteś, jak ja cię potrzebuję? A to co to za głowa? Bardzo kurwa dobrze. Johnny, gdzie jesteś? Johnny! Johnny!
No, też mi się to wydawało. Nie mogło udać. Johnny! A ty co ty na to? Mieliśmy mały sukces. Jaki? Jezu, co się tobie robi? Tak? Jak to? Johnny stoi za tobą. To co? To powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Pewnie coś to znaczy. Rozumiesz, parada. To równości? Aha, żeby się przekraść, co? No właśnie. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. No dobrze. Potrzebować dokładnych planów Japantown. Japantown. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. No. Sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktowała nas z lokalnym fikserem. Rogue? Nie. Wakao. Kakao. Jest taka fikserka, Wakao Okada. Prowadzi salon pachinko. Nie mogę, no. Przepraszam. Ale potem, bo jeszcze jakieś dodatkowe misje bym się chciała porobić. Zabierasz się ze mną? W tym czymś? O, Johnny mi znikł. W tym czymś? Nie dziękuję? Ja pojadę sama. No. Spotkamy się na miejscu. No, spoko. Spoko może być, ja nie bardzo tam do twojej tej... Co, Johnny? Jedziesz z nim, a nie ze mną! Johnny, on cię przejedzie. Czekaj, cofnie. No i co? Będzie tak tu stał? Johnny, czy ja mogę Johnny! To o co ty się podpierasz? Może sobie fotkę zrobimy, co? Johnny, co ty na to? Nie bardzo. Kurde, muszę popatrzeć pod stópki. Johnny, nie ruszaj się. Zrobimy sobie sweet focie. Johnny, nie opieraj się o mnie. czekaj, dron. Pole widzenia. Może być i takie. Rotacje, spoko. Głębia ostrości. Poza. To co, kurwa? Bezczynne. Co podać? Chodź tu, cwaniaku. A mogę to, żeby to znikło ten? Jakoś tak ten? Och. U mnie częsty. Przyjścia nie ma. Ruch osobisty. Chyba nie bardzo. Aha, okej. Tab, na tabie. Znudzenie. Kurzenie. Obrzydzenie. No nie, no. Radość. Smutek. Johnny. Wróg osobisty. Na tabie to powinno zniknąć, tak? Jej! Ale jakoś tak to dziwna ta poza. Gdzie ty go chcesz tam macać, ty? Może bez ten... Ja pierdzielę. No nie, no. No masakra, Johnny. Ty tam stoisz i... O, przerwana fajka. Fajka? Dobrze czytam. Johnny, przerwana fajka. A mogę jakoś jeszcze obrócić? Tak, czekajcie. Rotacja, ale w ogóle naklejki. Aparat. Rotację, o. Ale nie taką bym chciała rotację. Może tu jest o tą rotację. Nie tą. Było obiektywem. No ja wiem, że to jest to, ale mi chodzi o... Obrót! Naprawiam.
O, tak. Och, tak, Johnny. No co, trzeba się raz pobawić tym trybem, żeby było fajnie. Zobaczmy jeszcze, jakie są. O, takie by też było fajne. Rotacja. Aha, na tym się. Johnny. Dobra, może nie. Dziwaczna. Nie widać mu twarzy, weź. Ile oddechu, co ja... Johnny. O Boże, musieli... Nie dziś. Nie dziś pasuje. O Boże. Johnny. Nie dziś, tak jakbym go po głowie trzymała. Dobre to będzie. Tylko ciemno jest. Nie dziś, Johnny. Nie zawracaj mi. Jak ten? Zrobiło mi to zrzut? I gdzie mi to będzie? Ciekawe, czy mi to w ogóle zapisze, ten rzut. Efekty. Aha, to są te śmieszne. Nie bardzo. O Boże, dziecko drogie. Jaśniej będzie coś? Johnny. Johnny, nie dzisiaj. Proszę cię, chłopie. Dzięki. Joker na schodach? Poważnie dali Jokera? Jak stópka, tak? Jest ta scena w tym filmie. Chłopie. Jejku. Ja nie powiem, gdzie on się teraz patrzy w ogóle. No nie ma za bardzo gdzie, to... Był do ręki Johnny. Po prostu mi. Żownik. Z bronią białą. Nie ma strzelba. Podać. To już się powtarza. Dobra, koniec sesji zdjęciowej na dzisiaj z Johnnym, który się podpiera dalej. Johnny, nie stój tak. Rób coś. Sensownego może. Może i nie. Tu coś jest? Jakieś nowe? Pa, Johnny. Muszę spadać. Dzięki za zdjęciu boom. No kurde, trzeba się ludzie pobawić, no. Po to to jest ten tryb, żeby... Nie, może nie poświrować tak jak ja, ale... Johnny by chciał poze mną pojechać. Johnny, bo cię przejadę. Johnny. Jedny Johnny będzie tak stał. Cię podpierał o powietrze. Dalej tam stoisz. Johnny, bo ja dla ciebie motor tego, jakiś samochód wezmę, zabiorę cię ze sobą. No patrzcie, on tam dalej biedny. Weź groj, a nie przejmuj się. Poszedł już? Czekajcie. Nie, dalej stoi. Johnny, chodź, skakuj do mojej bryczki. Ej. Lepszej nie mam. Potrzebujesz podwózki? Popatrz, jaka bryczka. Chodź. Chłopie. I co? Siadłbyś. Johnny. Jak patrzy na mnie. Johnny. Bo się obrażę. Patrz, nawet samuraje ci grają. Znaczy nam by grali. Nie ma go. Przykro.
A Johnny? Nie mam czasu. No kurde, jaki niedobry chłop z niego. Jejku. Widzisz, Johnny? Nie macie i zaśniemy jeździć. Mhm, super. Muszę przestawić wszystko w tym mieście. Mhm. Brawo ja. Zejdźcie z drogi, bo was skrzywdzę, ludzie. Mhm, prędzej auto. Jejku, zmieszczę się, zmieszczę się. Tak na styk to było. Jejku! No, prosto. To prosto, zrobimy sobie jeszcze to zadanko. Zobaczymy, o co kaman. Z tym twoją jazdą będzie nie wiadomo co. Daleko to gdzieś. Northside. Ehe. Brawo, Northside, zjechałaś trasy. A co, nie mogę po prostu prosto jechać? Kurde mać, no. Mhm. Wiedziałam, że tak się to skończy. Why? Why you can drive normally? Ups! 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 Policja widziała. Przepraszam, policjo. On lub ona mi sama wskoczyła pod kółka. Jak zwykle. Ja cię kręcę, poważnie. O Boże. Jak ty jeździsz, kobieto, no. Dobra, jesteśmy blisko już celu. To się liczy. Hamuj, 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 hamuj. Johnny! Johnny! Chcesz pogadać? Przypadek cyberpsychozy w Maelstromie. Zależy mi na żywym, więc postaraj się. Dobra, mam piątki. Maelstrom to wariaci i bez psychozy. Johnny, co tam? A mogłeś wsiąść kuźdę do... Powiesz? No i co? W porządku. Krąg dziesiąty ukryła Lilith przed oczami przodków. Hmm? Lilith? Co tu się odwala? A Lilith z tego? Wy mam złe przeczucia. Gdzie? Rozejrzyjmy się. Czonuś! Czonuś! A ten co dzisiaj, że coś następny się zakrocze, łapie. Oni dzisiaj zboczeni są z tym wszystkim. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. Johnny. Bądź moim aniołem stróżem. Pilny mnie, żeby mi nikt nie przywalił mi. Coś jeszcze jest. Tu jest jakieś coś. Widzę cię, skrzynko. Jak ja mam tam wejść do niej? Pewnie od tej strony coś, co? Kurde. Mam swoje łapeczki. No i co, będzie tu ktoś? Pewnie mam się wdrapać, to mnie nie zdziwi. Chyba. Tak mi się wydaje. Co to tam? Aha, druty kolczasty. No, normalka. U mnie, że... A w ogóle, czy... Ja w dobrą stronę idę? Halo, jest tu kto? No nie. Coś mnie tu nie pusi. Szczerze. No bo to było tam, ale czemu ten? Mamy następnego gościa znaleźć tego z tym.
Czekaj, czy ja tam skoczę. Jejku, mamuś! Mamuś, ja spadłam. Mamuś, dlaczego nie umiesz skakać wyżej? No nie, no tam to ja nie skoczę. No gdzie? Nie ma pata. No nie, no tu było to, nie? Auto, co żeśmy sobie podjechali. No dobra, ale co? Gdzie ten ktoś jest? Mrażerka, mam wszystkich zeskanować, co? To jest grane. Widzisz coś? Co? Bo ja nie widzę nic. Schował się. Kurczy dran. Aha, przeszukaj okolice. No dobra, przeszukuję. Auć. Auć, co? No właśnie, słyszałam, że ktoś węszy. Tu się działo to coś. Widziałam cię. Śmietnik. No gdzie ty jesteś? Wózki. Szynki. No nie, no tu już spoko wszystko mamy. Szukaj okolicy. No szukam, no co kurde mać. Chyba więcej nie ma już do przeszukania. Wyłaź, kurde! Otworzę. No nie, no to spoko, to żeśmy już widzieli. Johnny, mógłbyś mi jakąś wskazówkę dać? Ja nie wiem, na co ja mam patrzeć. No wybuchowe, no wszystko tu już jest. No chyba nie tędy. To jakieś wyjście. No bo tu jest to, o te druty. No i tyle. Ciekawe. Powiem wam. Nie wiem, o co kaman. Nie wiem, czemu, gdzie była tu na tym dachu i gdzie. Co i gdzie i jak. Nie mówcie, że zaś jakaś gra, zaś jakaś misja jest zbugowana, bo... No nie, tu nie. Wszystko raczej już mam przeszukane. Tu nie ma nic, co by mi zostało do przeszukania. Nie sądzę, żeby ta skrzynka... No właśnie. No okej, wiecie co? Tak to ja się mogę bawić, kuźde, w gonienie i patrzenie, jak tu nic mi ten... Nic mi więcej się nie pokazuje. Znaczy wszystko mam obszukane. Ten mi się cały czas świeci. Na żółto, więc nie wiem. To my tak ten się... Boimy, czy co? Tu jest. To jest na zasadzie znajdź różniące się te obrazki. Tu jest co innego, a tam jest co innego. Chyba tak. Dobra, była na aucie, była teraz tu. Przypatrzmy się tak dobrze. Może na głos, na głos ją weźmy. Słyszycie coś? Bo ja nie.
słyszę coś takiego. Ale nie widzę. Tu jest. Johnny tu siedzi. Co? Na co? Na kogo? Na to? O! Johnny bardziej byś mógł być ten. Mamy towarzystwo. Mhm. Ty sobie poszłeś. Mógłbyś bardziej mi podpowiadać, a nie ja się muszę zastanawiać o co kaman, co? Johnny. Takuj. Ej. Oh shit. Gdzie? O kurde, ale dajesz po kościach. Kurde, kto zaś do mnie dzwoni? Kuźwa mać. Teraz. O, masakra. Dobra. Okej, okay, coś mi się zwiesiło. Skończymy sobie w następnym odcinku, okej, okay, ludzie? Bo teraz tak nie bardzo mam możliwość. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. A my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk. Dzięki, cześć.